Z badania przeprowadzonego przez Centrum Działań Profilaktycznych wynika, że w suwalskich placówkach jest całkiem pokaźna ilość problemów nękających uczniowską społeczność. Część z nich nie ma charakteru plagi, ale nie należy też do rzadkości, co oznacza, że nie mamy do czynienia z pojedynczymi przypadkami. W podstawówkach i szkołach ponadpodstawowych znaczącą rolę odgrywa agresja. Jej różne oblicza dotykają bardzo wielu uczniów. Są to wykluczenie, uderzenie lub pobicie, otrzymywanie obraźliwych wiadomości SMS-owych lub mailowych. Aż 18% ankietowanych wskazało na zmuszanie do niechcianych czynności seksualnych. Którąś z form przemocy aż 21% uczniów suwalskich szkół ma okazję zauważyć w placówkach codziennie. Nie jest to tylko agresja rówieśnicza, bowiem niepożądane zachowania dotykają również nauczycieli. Wśród uczniów, zarówno tych z podstawówek, jak i placówek ponadpodstawowych, w ciągu ostatniego roku ponad 90% grało w gry na urządzeniach typu komputer, smartfon czy tablet. To nie byłby problem, gdyby nie fakt, że ponad 40% ogółu suwalskich uczniów gra codziennie lub kilka razy w tygodniu. Czas przy tego rodzaju rozrywce jest różny, od około godziny do nawet 4 dziennie. Choć trudno w to uwierzyć, to pewna grupa bardzo młodych suwalczan wykazuje już pewne cechy zakupoholizmu, uważają analitycy pracujący nad ankietami. A co na temat swoich potrzeb powiedzieli ankietowani uczniowie? Największa grupa wśród uczniów podstawówek, aż 52%, chętnie wzięłaby udział w zajęciach, podczas których nauczyliby się, jak budować dobre relacje z innymi ludźmi. Interesuje ich również zdrowy styl życia. Tych było aż 45%. W szkołach ponadpodstawowych najmilej widzianymi zajęciami byłyby te, które pomogłyby zwalczyć uczniom lęk, depresję i nieśmiałość. Wskazało je 53% ankietowanych. Zaledwie 1% mniej wskazała na potrzebę poznania meandrów budowania dobrych relacji z innymi ludźmi. A 44% zgłębiłoby chętnie swą wiedzę o seksualności.